Witaj na olimpijskim szlaku, to nasze hasło. Spotykamy się na drugim zimowym pikniku olimpijskim w Białce Tatrzańskiej. Jest to wspaniała możliwość wspólnych gier, zabaw z medalistami, medalistkami olimpijskimi. Drugi zimowy piknik olimpijski uważam za otwarty. Cudownie znaleźć się na takim pikniku olimpijskim z ludźmi, którzy chcą się poruszać, którzy się uśmiechają, są na wakacjach, na wczasach. A wiele tutaj Polski Komitet Olimpijski przygotował atrakcji. Można sprawdzić swoje różne talenty w różnych strefach sportowych. Można się napić gorącej czekolady, na stoku to jest bardzo pożądane. A przy okazji poznajemy medalistów olimpijskich, poznajemy nowe sporty, poznajemy wiele, wiele fajnych atrakcji, ciekawostek właśnie z ruchu olimpijskiego. Jest tak naprawdę każdy, kto tylko przejdzie przez naszą bramę do naszego małego miasteczka, to na pewno fajnie spędzi czas. Na pikniku olimpijskim i testujemy tutaj snowscootera oraz inne sporty. Jest tutaj wiele eventów i świetnie się razem wszyscy bawimy. Naprawdę warto na takie słoneczko to już w ogóle przyjechać, pobawić się, poznać innych ludzi, bo to też jest taka jedna z tych fajnych rzeczy sportu. Na pewno wszyscy tutaj wychodzą z uśmiechem, ponieważ ruch daje nam możliwość fajnie spędzonego czasu, fajnie rodzinnego, aktywnego spędzonego czasu, który po prostu powoduje samą radość. Cała idea imprezy, to, że tutaj jesteśmy, pokazuje, że niekoniecznie musimy bez przerwy siedzieć w tych telefonach komórkowych, że można przyjść nawet bez nart do ośrodka narciarskiego, tu się wspaniale bawić. No i cóż, zapraszamy w przyszłym roku tylko wszystkich sympatyków na trzeci zimowy piknik olimpijski do Białki Tatrzańskiej.